Ludzi na osiedlu nie poznaje się po ich twarzach, tylko po ich psach. O mnie mówią ta od Hejki, a jestem Agata Zając. O mnie ta odbitka, a jestem Jaśmia Marczewska. Witamy Was serdecznie w naszym dokkaście Tu Piesek. Dzień dobry, tu Piesek. Witamy Was w zimowej aurze. Oczywiście nie wiemy, czy macie za oknem śnieg, mróz, czy akurat odwilż, bo z polską zimą nigdy do końca nie wiadomo, ale zazwyczaj y, można celować, że gdzieś tam po nowym roku ona łapie troszeczkę ostrzej, nawet jeżeli jest dosyć szara, że gdzieś tam w lutym załapiemy się na jakieś mrozy, a może nawet troszkę śniegu. W każdym razie, o w tym roku zresztą, przepraszam, w tym sezonie już troszeczkę zresztą tego śniegu było. Mm -hmm. Być może on wróci, ale y, skoro możemy jeszcze się spodziewać, y, że będzie ta zima w Polsce porządna, to dzisiaj porozmawiamy z Wami o tym, co zrobić, żeby piesek przez zimę przeszedł bezpiecznie ogrzany i zadowolony. Czyli jak przygotować Bezpieczną pieska... Bezpieczną łapką. Bezpieczną łapką, otóż to. Czyli jak przygotować pieska na zimową pogodę. Mówiąc tak z naszej perspektywy, czyli z perspektywy pieska mieszkającego w dużym mieście, w bloku, no to najbardziej rzeczywiście rzucające się w oczy to jest ta sól, która jest wszędzie, na każdym chodniku. I yy, po prostu wręcz trudno jest znaleźć miejsce, które, yy. w którym pies... Yy, który nie ma obuwia, bucików, mhm. może tak właśnie przejść bezpiecznie, żeby tam nic mu nie utknęło, żeby coś się złego nie działo z tymi poduszkami pieskowymi, Albo nawet jak masz takie miejsce, mm -hmm. to żeby do niego dojść, bo to masz jakąś palną drogę, to i tak musisz pokonać kawałek po chodniku, który jest sypany solą no, w ilościach przeogromnych. U mnie jest kawałek, jest chodnik i kawałek taki dosyć spory tego trawnika obok, więc mogę iść wzdłuż tym trawnikiem, ale co się dzieje, już tam na trzeci dzień, jak jest śnieg, to. Osoby, które odgarniają śnieg z, z um, chodników, które wcześniej były posypane solą, odgarniają ten śnieg, zrzucając go na ten trawnik. I tam się Więc robi W pewnym taka... momencie mam, e, mimo że jest ten trawnik, na którym jest trochę śniegu, to to jest śnieg wymieszany z, z, tym, e, z tą solą, która była chwilę temu na chodniku. Ach. Więc rzeczywiście momentami nam się robi e, taka sytuacja bez wyjścia, Celisko. ale możemy temu zaradzić. Tak, a przynajmniej możemy spróbować, żeby to było bezpieczniejsze mm -hmm. dla pieska. Więc y, po pierwsze, no to tak jak już tutaj mm -hmm. w sumie powiedziałyśmy. Próbujemy unikać tych miejsc posypanych, na ile to możliwe, oczywiście, ale jeżeli macie taką opcję, to jak idziemy do parku, no to po prostu spacerujemy gdzieś pomiędzy drzewkami, jeżeli da się tam wejść po takich bardziej. Taką trasę wybieramy. Tak, mm -hmm. wybieramy trasy, gdzie po prostu soli jest mniej. Nawet jeżeli pies tam nie ma problemu z chodzeniem koło ruchliwych ulic yy, i sobie chodzi po chodniczkach na co dzień, no to próbujemy te spacerki gdzieś tam strzelić się na jakieś mm -hmm. bardziej trawiaste i dzikie obszary, no bo tej soli nawet jak tam jakaś się zaplącze, będzie jej tam mniej. A wiadomo, że no co robi ta sól? Ona po prostu może poparzyć łapki tak, psa, tak, może je poranić, mm -hmm. może je wypalić, więc to jest naprawdę niebezpieczne i nieprzyjemne. Zresztą widzicie, co się dzieje na skórze butów, które mm -hmm. nosimy, te osady, które zostają, jeżeli ich nie spłuczemy, też mogą w ogóle zrobić dziury wręcz w skórzanych tak. butach, nie? Takie, mm, to wygląda jak blizny właściwie, mm -hmm. więc no, wyobraźmy sobie, że my Idziemy boso po, po takim chodniku. Pies chodzi boso mhm. przeważnie, jeżeli nie, nie chodzi właśnie w obuwiu. No i pierwszą rzecz, którą możemy zrobić przed wyjściem z domu, jeżeli idziemy na spacer po posolonym chodniku, to zabezpieczyć pcie łapki jakimś specjalnym preparatem do tego. Oczywiście wybór jest spory, mm, bardzo łatwo to zamówić, kupić. Zresztą w sklepach zoologicznych mhm. są różne rodzaje sprayów, mydełek, maści, którymi po prostu nacieramy przed wyjściem, chwilkę przed wyjściem, żeby też tak, to chłonęło oczywiście. Żeby to nie było przed pięć minut przed, tylko żeby to tak. jednak kilkanaście Ja no, pół, pół godziny tak. ja i tam godziny. łapki, um, czymś, co zabezpieczy te, te właśnie opuszki. Są bardzo fajne preparaty do tego. Takie naturalne masełka mm -hmm. z masłem Szea, z jakimiś tam różnymi kojącymi olejkami, które nawet jak pies trochę poliże, to mu nie zaszkodzą. Dokładnie, to jest super ważne, że one mm -hmm. są bezpieczne, bo to też często się zdarza, że pieski lubią tam zlizywać coś, co mm. tam się pojawi na łapce. Mm -hmm. No a I tutaj mamy taka warstwa mimo że Nie zliżę całego. Wszyscy jej nie ma. Ale jak nie zliżę, to mamy taką warstwę ochronną, mhm. że nawet jak wyjdzie na te sól, no to chociaż troszeczkę go to zabezpieczy. I tutaj mamy małą uwagę, czyli popularna w tej sytuacji, wazelina. To mhm. gdzieś tak od lat się utarło, że właśnie zimą, chwilę przed zimą zamawiamy, czy kupujemy w drogerii wazelinę. No to to nie jest dobry wybór, bo rzeczywiście ta wazelina mm, nie nawilża. Mm -hmm. Ona jest fajna. Wręcz przesusza czasami tak, troszkę. Tak, wręcz przesusza i może w drugą stronę zadziałać mm -hmm. um, i, i, i pogorszyć tę sytuację, która będzie, jak y, taką łapką wysmarowaną wazeliną piesek y, będzie chodził po, po tej soli. Ym, wazelina nam się przyda po. Mm -hmm. Jak już wrócimy do domu... Oczywiście umyjemy łapki. O, bo to jest druga rzecz, tak, która jest super ważna. To jest mega Włukujemy ważna. Spłukujemy te sól, spłukujemy, tak. ale to za chwilkę jeszcze. Nawet y, jeśli właśnie tutaj ta łapka nie jest... Y, uszkodzona. Tak, uszkodzona, czy nie jest... Y, bardziej, że jeśli piesak nie jest brudny, to tak sobie myślimy, że też może... O, o. Ale tak. nie, zimą zawsze y, y, płuczemy te warto łapki, łapki i wtedy jak już wyschnie możemy nałożyć trochę tej wazeliny, Albo jeśli Albo są mamy. też takie preparaty z wazeliną, z dodatkiem witamin A mhm. i E, które już, są też super na skórę. To już ekstra. I to też bardzo fajnie, jeżeli dłużej na przykład chodzimy po, po tej soli, to to też bardzo fajnie wygładzi właśnie i, i, i ukoi te łapeczki. A, a propos mycia, mhm. to oczywiście też staramy się to robić taką letnią, przyjemną wodą, żeby też ona rozpuściła w razie czego te sól i ją spłukała. I co ważne, słuchajcie, nie dodajemy szamponów do takiego mhm. mycia, tylko raczej czystą wodę, bo też Szampony też spłukują warstwę ochronną, tą naturalną psią. I te rzeczywiście zmieniają zapach. A w łapkach też są mm -hmm. te gruczoły, które powodują, że piesek się czuje sobą. Mm -hmm. więc, więc po prostu ciepła woda, wytarcie, przetarcie ręczniczkiem, potem coś nawilżającego typu właśnie jakaś maście, z, albo właśnie wazeliny, albo znów to masełko, bo to mm -hmm. też można tak, stosować. To też jak najbardziej. Po powrocie. I, i łapki wtedy nie powinny ucierpieć i, i powinny być bezpieczne. Natomiast jeżeli się już zdarzy, że się mhm. zrobi jakaś e, dziurka, albo jakieś dziurka, jakaś ranka po prostu na łapce. Tak, czy to z soli, czy po prostu, nie wiem, piesek stanie tak. na czymś ostrym, mhm. a zimą po prostu to jest też jeszcze bardziej niebezpieczne. No to, no to no mhm. no, traktujemy ją tak jak każde skaleczenie na łapie, czyli trzeba je oczyścić, opatrzyć. I yy, no wiadomo, ono pewnie w domu pies będzie je też lizał, mhm. ono się będzie goić, ale ponownie wychodząc, musimy też zadbać, żeby je zabezpieczyć. Możemy bandażem tym specjalnym. Mm -hmm. e, lub oczywiście taki bucik, nawet tak. dosłownie jeden, to nie musimy kupować czterech. E, I dopóki to się nie podgoi, no to mm -hmm. trudno, troszkę krótsze spacerki, ale żeby po prostu ta sól i ten cały, przepraszam, ale syf, który jest na ulicach właśnie zimą, nie dostawał się tej się. rany, bo może tam oczywiście ją zakazić, może dojść do infekcji. Mm. No i w ogóle buciki to jest też wyjście. Jeżeli, jeżeli akurat mamy taką zimę, że jest bardzo dużo śniegu, bardzo dużo soli, a pies umie chodzić w butach, bo są też takie dzielne mhm. zawodniki, które sobie y, z, tym, z tym radzą, no to obuwie oczywiście też y, jest sposobem na zabezpieczenie na takie spacery. Na moim osiedlu są dwa takie psy. Ta? E, tak, chodzą chodzą tak, tak, tak. I to Ay. jest tak, że y, od początku. Mhm. Odkąd te dwoje moich sąsiadów przygarnęło, znaczy jeden to jest rasowy, więc kupiony, te psy to od małego pierwsza zima, nawet to oczywiście przed zimą, bo już jesienią tam powiedzmy, że było testowane w domu, zakładane, żeby sobie oswoiły się z tym. I tak każdy spacer i pieski maszerują w tych czterech w tych czterech bucikach. No, przesłodko to wygląda. Moja hejka... Nie, chyba nawet nie próbowałam, ale ona jest taka ja energiczna myślę, że petarda, że, Tak, że ja myślę, że dla niej to by była super zabawka, K z tych cztery zabawki aż. Mm -hmm. e, także, także ja, ja podziękuję i, i radzimy sobie właśnie z tym masełkiem. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Naprawdę tak. hejka daje radę. Mm, ale przy na przykład lisku. Bo tak, że u niego żadna masełka i tak dalej nie działało. Więc co jest ważne zimą? Dostosowanie długości spaceru. Tak. Um, do możliwości psa. I do um, tych warunków właśnie do tego, co mamy wokół domu. Bo hmm. ja liska nieraz tak było, że po prostu musiałam przenosić. przenosić. Mm -hmm. um, I rzeczywiście przez całą długość mojej ulicy go niosłam aż do Polany. Um, I a, a, a lisek to też nie był malutki pieszo, który ważył tam 2 mm -hmm. kg, tylko mm -hmm. tak y, 14, Okej, okay, wiem, a to nie było 30 wciąż, nie, ale nie, te ale ale 14, tak 14, 14 i jak trzeba podnieść na chwilę, to jest. To Okej, okay, wydaje się, że nie jest tak ciężko, ale jak już tak się idzie, ja nie wiem ile ta moja ulica ma metrów, no ale jak tak się jest dosyć długa, jak tak muszę iść z nią iść nią tak na sam koniec i, i nieść jeszcze właśnie te 14 kg. To już te ręce leci. I uważać, żeby się nie poślizgnąć, bo tak. też często jest właśnie mało przyjemnie, to nie jest tak fajnie. Ale tak, w ogóle dostosowywanie długości spacerów mm -hmm. do warunków na zewnątrz to jest y, kolejna rzecz, którą zimą warto mieć cały czas w głowie. Raz ze względu właśnie na to, gdzie chodzimy i że jest tam sól. Po drugie, psy też marzną i mm -hmm. też może padać, nie wiem, gęsty śnieg i może być naprawdę nieprzyjemnie. Więc też znacie swojego pupila, znacie jego, nie wiem, czy ma grube futro, czy jest po prostu małą psinką, która jest delikatna i ma. Cieniutką warstwę Małego. izolacyjną. Mhm. Um, tak, krótki włos i y, jest jeszcze czuplutki typu harcik. Więc y, wiadomo, że takie zwierzątko też niekoniecznie ma ochotę wystawiać na długo nos za drzwi. Więc też nie zmuszajmy go wtedy, jeżeli, y, jeżeli się nie czuje y, zbyt dobrze w takich zimowych warunkach. Zmarnujemy swojego psa. Tak, Jeśli widzimy tak. sygnały, że gdzieś tam nie wiem, Chcę czy zaczyna Delikatnie drżeć, nawet, no to wy... tylko zabierajmy. To jest jasna informacja dla A nas. oczywiście z drugiej strony, jeżeli mamy psa, który kocha szaleć w śniegu i po prostu to jest no to dla niego najlepszy rasy. moment. To jest I ich naturalne środowisko i. Mhm. Tak, więc jakby to, to jest też OK. Oczywiście to jest bardzo indywidualna kwestia. Um, natomiast indywidualną kwestią jest też jeszcze jedna rzecz. Na zimę, czyli sierść, jaką ma pies, to o czym już mówiłam. Warto zadbać, żeby ta sierść była w dobrym stanie przed zimą, w ogóle mhm. na te zimowe miesiące. Więc czyli żeby ta dieta, ta karma, to były rzeczy, które wspomagają wykształcenie właśnie gęstego potrzerstka, żeby te włosy były wyczesane, żeby miały, to była dobra izolacja przed zimnem. Natomiast wiadomo, że też pewnych rzeczy nie przeskoczymy i to, jakie futerko piesek ma, takie ma, więc czasami potrzebne jest ubranko na szczególnie niższe temperatury. I to się też potrafi zmieniać. Um, może być tak, że przez 3 lata nasz piesek nie potrzebuje ubranka, bo daje radę, i jest dla niego okej okay po prostu, nawet nie to, że daje radę, bo to tak brzmi, że oh, tak, walczy o życie ale, tak, walczy o życie, ale daje radę. Um, ale po prostu, że gdzieś to może być taka sama zima, podobne temperatury, ale po prostu zmiany nastąpiły gdzieś w piesku. My też tak samo się zmieniamy, nasze, nasze odczucie, odczuwanie ciepła, czy zimna też się zmienia na przestrzeni lat. Tak samo jest u, u, u zwierzaków, u psów więc warto po prostu patrzeć na psa i w, mhm. razie, w razie konieczności zakupić, czy to kurteczkę, czy taką jakby nie kapoczek, nie, kapoc taki. właśnie miałam mówić kapoczek, kapoczek czy sweterki, tylko tak. to oczywiście trzeba dostosować od, do warunków panujących na, na dworze, jeśli pada śnieg no to nie zakładajmy sweterkę, bo to będzie jeszcze gorsze, Tak. bo przemoknie. ten sweterek przemoknie i temu psu będzie jeszcze, jeszcze zimniej mhm. Wtedy coś wodoodpornego właśnie, jaką ala kurteczkę warto Tak, wtedy założyć. kurteczkę, czy jeśli jest w miarę ciepło, ale po prostu pada taki mokry śnieg, no to wtedy możemy taką kurtkę bardziej bez ocieplania. Mm -hmm. Taki kapoczek, dosłownie kapoczek. Tak. Więc no, możliwości jest sporo i, i nie bójmy się tego. Jeśli jest taka potrzeba, to kupujmy i, i ubierajmy pieska, mm, tylko też, żeby nie na siłę to tak. robić. ja pamiętam, że kiedyś miałam psa, który był takim właśnie małym, uroczym prytkiem, i strasznie chciałam, żeby uh -huh. chodził w ubranku zimą. Takie, no taki miałam etap, ale pamiętam, że poszłam chyba już, nie, nie wiem, czy do weterynarza, czy, czy gdzieś i tam ym, no zapytałam kogoś, kto się zna, on mówi, ale widzi pani, jaki on ma futro? Czą, mhm. Pani go chce przegrzewać jeszcze. Tak. Ja, ja z takim smutkiem mówię: No to prawda, ma futro. Więc jak dopóki nie ma minus 25, no to po prostu on w ogóle w życiu się nie zatrząsł na zimnie mhm. i, i, i nie nosił ubranka. Witkowi raz kupiłam kurteczkę, bo mhm. zaczął mi tygotać przy minus 12 i chodził w tej kurteczce mhm. przez chwilę, a potem z niej, że tak powiem, wyrósł w szersze. Mhm. Troszkę jest za gruby tak. teraz do niej już. Mm, nie był najszczęśliwszy, kiedy mhm. ją wkładał, bo nie był przyzwyczajony, ale dawał radę i faktycznie, faktycznie się nie trząsł. Natomiast um, kiedy kupujemy to ubranko, tak jak mówisz, nie ma co się tego bać i też są takie rasy, które wręcz potrzebują no taka malutka ciułauka albo właśnie harcik, gdzie to jest tak delikatne małe zwierzątko, no to naprawdę mu to pomoże. To przede wszystkim niech to będzie właśnie takie ubranko, które jest też higieniczne. W sensie możemy mhm. je łatwo wyprać, wyprać. wysuszyć mhm. po tym wszystkim, co oczyścić. na nie spadnie, łatwo je oczyścić, nie krępujące ruchów, czyli dobrze dobrane mhm. i też takie, w którym piesek spokojnie może załatwić swoje potrzeby, czyli żeby miał odsłonięty właśnie tutaj tą część brzuszka, żeby spokojnie mógł sobie przykucnąć, kiedy potrzebuje. Dobrze zapięte, żeby też nie latało po nim, nie przeszkadzało mu w przemieszczaniu się. No tak, żeby wiecie, ani no. nie ograniczało ruchów, ani tak, też nie było po ani żeby nie mieszcząco. miało w <laughs> Tak. Tak, więc dobre ubranko to jest też, też ważna rzecz i właśnie to o czym mówisz o przemokniętym sweterku, to jest jeszcze jedno na no, co trzeba uważać na zimowych spacerach, bo często jest tak, że psu nawet nie przeszkadza chodzenie po tym zimnym śniegu, mhm. ale zależy jak długo to robimy, bo jego futro nie przepuszcza przez jakiś czas oczywiście wilgoci i też je izoluje, ale jak tak porządnie namoknie Mm -hmm. No to pies też się może wychłodzić i może zachorować, dostać kataru, kaszlu, jakby. Więc nawet jeżeli nie ma problemu ze spacerem, czy w ubranku, czy bez, to pamiętajmy, że taka dłuższa ekspozycja na takie ciężkie warunki pogodowe ym, też może zaowocować czymś złym. To my jesteśmy opiekunami tych zwierząt i my podejmujemy się misji, yy, bo tak trochę sobie o tym myślę. Yy. Za bez, zapewnienia im bezpieczeństwa i trochę myślenia w, w pewnych momentach za nie, bo tak jak pies może złapać coś trującego, toksycznego na spacerze czy u nas w domu, tak samo może hejka rozbawić się. Hejka kocha leżeć y, na balkonie, na płytkach y, latem. Więc ja po kilku minutach, okej, okay, wyjdź sobie, zobacz, ale. Wołam ją do ośrodka. Ona nie chce schodzić, mimo mm -hmm. że w momencie, jak ja ją zawołam i ona już wchodzi do domu, to ona jest tak rozgrzana, że naprawdę jeszcze jakby tam poleżała 20 minut, to, to udar. dostałaby udaru. Więc y, ja zawsze te 5 minut i mówię: koniec, pochodziłaś sobie, zobaczyłaś, co się dzieje. I, I tak i, samo, jak się i zobaczyłaś tego na śniegu, słonka. Nie? Tak mm -hmm. samo jest też zimą. Y, Hejka mogłaby pewnie dwie godziny być na, na spacerze yy, i biegać, i, i wąchać, bo kocha uchać, yy, i żeby nosek pracował. No ale nie, od tego jesteśmy my, żeby w pewnym momencie też powiedzieć stop. I to nawet nie, nie ze względu na nas, nie, że ojej, nam jest zimno, tylko no, 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 musimy tutaj gdzieś myśleć za tego pieska yy, i go. Wziąć do domu i y, będzie nam wdzięczny za to. Jest jeszcze jedna rzecz, którą możemy zrobić dla naszego psa przed zimą, i wiele osób też szuka y, tego sposobu, czyli jak wzmocnić jego odporność, mm -hmm. właśnie, żeby się gdzieś tam nie pochorował. I oczywiście są na rynku dostępne różne suplementy, różne, nie wiem, tam uzdrawiające czy tam podbudowujące zdrowie substancje, ale tutaj jak zawsze w takich przypadkach trzeba pójść do weterynarza. Powiedzieć na przykład, że nie wiem, macie psa, który powiedzmy jest już starszy, ma skłonności do zapadania na jakieś tam choroby i co możecie mu podać, żeby go zabezpieczyć i na pewno lekarz wam podpowie, co możecie zrobić. Natomiast ani suplementów, ani leków nie dobieramy psusami. Zawsze weterynarz, nie szukamy tutaj porad na, na forach internetowych. To jeśli chodzi o pieski, no miejskie tak nazwijmy, miejskie no, miejskie, no może blokowe. Tak, tak, tak. Mm, tak. bo to są nasze pieski, więc jest nam to bliższe. Natomiast oczywiście jest też cała masa psów, które mieszkają no, właściwie na zewnątrz, bo mm -hmm. na przykład są psami takimi ogrodowymi, tak to nazwijmy, że na przykład mm -hmm, mieszkają w ogrodzeniu, stróżującymi, tak. mają budę albo mają jakiś swój kojec, oczywiście dostosowany odpowiednio do ich gabarytów, mamy nadzieję, no ale są też psy, które... Um, no, ze, nie wiem, czy ze smutkiem to, ale no, to przeżywają całą zimę na zewnątrz, na mhm. przykład, nie? No nie wszystkie ze smutkiem, tak jak rozmawiałyśmy. No, są też takie, są które, takie rasy, takie rasy po, które kochają które, mhm. które nie chcą wchodzić do domu, i to jest zawsze walka, żeby te psy weszły do domu. Tak. E, to są takie rasy, ale tak czy inaczej, jeśli koiec Buda, wszystko jest. Zgodnie tutaj z prawem, i rzeczywiście z taką jakąś uwagą dla zwierząt i to, z, komfortem, to, 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 z komfortem psa to jest to jest spora przestrzeń. E, no to co możemy zrobić, żeby zabezpieczyć zimą jeszcze jakoś dodatkowo to miejsce psa. Tak, bo tutaj chyba bardziej chodzi o miejsce niż o samego psa mhm. nawet, tak, prawda? Tak, Jak tak. Jakby, to psa też, ale jakby tutaj możemy zrobić więcej, mhm. no bo to się zmienia. Więc y, przede wszystkim no to to miejsce, gdzie on śpi. Załóżmy, mhm. że ma jakąś budę, warto dodatkowo ocieplić. Czyli po pierwsze Jakaś możemy izolacja. je uszczelnić, okay. jakąś izolację mu dać, y, okryć je kocami na przykład. Ym, y, możemy zrobić jakiś taki... Może są takie budy w ogóle z przedsionkami jakby takimi, że jest dodatkowa jeszcze Tak, to jest bufor. trochę jak z namiotem, że też ta, ten przedsionek ta, ta, ta. dużo daje, więc tutaj w budzie jest to tak samo. samo. A jeżeli nie, to można przynajmniej jakiś kocyk albo co, jakąś taką ym, tkaninę powiesić mhm. w wejściu, żeby coś tam jednak przesłaniało ten tak. otwór i tam nie wpadało całe to zimno. Y, więc na pewno staramy się ocieplić tę budkę maksymalnie, jak się da. Warto też ją podnieść nad ziemię, mm -hmm. jeżeli jest taka opcja, żeby stała na jakichś klockach na przykład, czy jakichś tam cegłówkach, nie stykała się z podłożem, no bo wiadomo, że to powietrze też będzie jakąś tam izolacją, nie będzie, jak to się mówi, ciągnęło od tej zimnej, zimnej ziemi i warto też wyłożyć ją słomą która jest też super izolatorem i fajnie wchłania wilgoć. I o to też często apelują różne fundacje i różne schroniska, że właśnie słoma koło budy, do budy, to jest najlepsze, co można dać psu na, na zimę. Że ona bardzo fajnie i właśnie reguluje temperaturę i ją prosto utrzymać, właśnie można ją wywieźć, przesuszyć, że, że jest po prostu dobrym tutaj izolatorem. A tutaj trochę coś jeszcze, co już mówiłyśmy przy pieskach miejskich. Czyli tak samo też możemy zadbać o sierść wcześniej pieska, żeby ona rzeczywiście go chroniła. Tym bardziej, skoro to jest piesek, który jest, jest no na dworze, ma oczywiście tak swoją budę, Zależny od tej sierści. Tak, więc tutaj jak najbardziej dbamy o to. Można wymienić właśnie jakąś karmę, może jakieś dodatki, które gdzieś tam wpłyną na, na poprawę tej sierści, żeby to jedzenie było takie rzeczywiście wartościowe, wyczesać y, odpowiednio tego psa, tak, żeby rzeczywiście tutaj ta izolacja nie tylko samej budy i, czy podłoża była, ale dodatkowo już typowo ciała y, zwierzęcia. Mm -hmm. Tak, sierść jest. No i ta te sierść też się wiąże właśnie z tym, co będziemy psów dawać tak, zimą, mhm. bo raz, że możemy właśnie przed zimą już troszeczkę mhm. zmienić karmę ale warto tak, też bo zastanowić się. Nie wprowadzamy oczywiście tego z dnia na dzień. Tak, tak. To wiemy, tak, że przygotowania oczywiście. zaczynamy dużo wcześniej. Oczywiście. I właśnie w ogóle warto na zimę mhm. pomyśleć o tym, czy nie zadbać o to, żeby ta karma była bardziej energetyczna, mhm. kaloryczna. Bo Kalory, to zapotrzebowanie tak. energetyczne się zmienia, organizm mhm. musi ogrzać. Więc, więcej spala. Więcej spala, więc warto się zastanowić, czy na przykład nie powinno się dawać więcej przynajmniej karmy, żeby ta porcja się nie zwiększyła. Albo na przykład, żeby właśnie była taka bardziej kaloryczna, bardziej taka mhm. sycąca, żeby pies miał po prostu więcej tej energii do, do przepalenia na mrozie. A jak um, jedzenie? To i picie. To i picie. Um, I tutaj warto po prostu, jeśli mamy, metalowe miski to wymienicie na ten czas na miski plastikowe. Które po prostu też tutaj nie będą tak przymarzać, i, i to całkiem inaczej e, pracuje. Wtedy pracuje. Mhm. I ty jeszcze tego, wyczytałaś właśnie. Tak, jakiś taki trik, protyp. właśnie. Na. Bo oczywiście też musimy pilnować, żeby ta woda, którą ma pies, była cały czas płynna, Wodą, żeby on tak. ją mógł pić. Tak, więc musimy też się przygotować na jej częstszą wymianę, jeżeli mhm. będzie zimniej i będzie zamarzała. Ym, I y, tak, czytałam o takiej wskazówce, że można dodać odrobinkę tłuszczu do tej mhm. wody, na przykład masła albo oleju. Żeby troszeczkę trudniej jej było zastygnąć i że to um, też jest, jak, no wiadomo, że nie na tak, minus 20, tak. Tak. ale że gdzieś tam odrobineczkę to może wydłużyć um, ten moment, kiedy ona będzie płynna. Natomiast no, pies musi pić cały czas, czy to jest Mięć lato, czy to jest, czy to jest zima, więc nie może być tak, że jest pies i gdzieś tam stoi właśnie w jakiejś miejsce zamarznięta woda, bo pies sobie zje śniegu. Nie, 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 musi mieć wodę. Jeszcze mamy taki dodatek mały, uwagę, dla wszystkich. Mhm. Którzy gdzieś e, widują e, e, albo znają kogoś, może nawet nie tyle znają, ale gdzieś ich sąsiad e, ma psa na łańcuchu, bo, bo uważa, że, że to jest OK, bo kiedyś to było OK i przecież tak zawsze było. Mamy nadzieję, że tych psów na łańcuchach jest coraz mniej, bo nawet nie chcemy sobie wyobrażać, co zimą dzieje się z takim psem, który jest uwiązany na łańcuchu i yy, który na przykład nie ma dobrej izolacji. Yy, nie, ma, nie ma budy, tylko właśnie jest na tym łańcuchu albo ta buda no, jest skrawa. ledwo stojąca. A, do, a przede wszystkim sam ten łańcuch, yy, jest który jest, jest zimny i tak, ciężki, który tak podmarza i potrafi się wręcz. Jakby wtopić e, w ciało zwierzęcia. To jest koszmar, hmm. i dlatego też. E... Jeżeli trafią się zimne dni i wasze pieski są zadbane i zaopiekowane, czy to pieski w ogrodzie, mhm. czy pieski w domu, to jakby miejcie oczy otwarte i o to apelujemy. Jeżeli widzicie gdzieś psa, który marzni, jest bezdomny, i, i to zgłaszajcie to odpowiednim tak, służbom, czy jest dawajcie właśnie na łańcuchu? Znać, albo jeżeli widzicie złe Reagujemy. traktowanie zwierzęcia, po prostu reagujmy, bo tutaj, zwłaszcza kiedy robi się naprawdę zimno, to już nie chodzi wtedy o, o ranę na łapkach od soli, nie? którą nasmarujemy mhm. potem masełkiem. Tak. Tylko chodzi, chodzi o, o to życie. życie. Życie zwierzęcia, żeby, żeby ją uratować i żeby mu pomóc. Nie bądźmy obojętni, reagujmy. Tak. Dziękujemy. O to Was prosimy? I dziękujemy. Łapa. Łapa.